tak wielki, że trudno się tutaj połapać. Odległości są niesamowite, ale to są trudności dla wszystkich, którzy tutaj mieszkają, dla Amerykanów rdzennych. Mi się wydaje, że w ogóle Ameryka jest przyjazna dla Polaków i oceniam, że my się tutaj dobrze czujemy. Zresztą trzeba podkreślić, że Los Angeles, Polonia w Los Angeles jest wyjątkowa absolutnie w stosunku do Polonii amerykańskiej. Początek był taki, że szukaliśmy jakiegoś kontaktu ze środowiskiem polskim, ponieważ przez emigrację nasze życie rozbiło się na dwie połówki, które nie przystawały. Szukaliśmy jakiegoś pomostu między naszym życiem pierwszym i naszym życiem drugim. I właśnie takim pomostem okazał się klub. Obchodząc rocznicę 30-lecia klubu, chcieliśmy przypomnieć wszystkim klubowiczom, że następne 5 lat minęło, bo ostatni bal z okazji, okrągłej okazji, to było 25-lecie klubu i z tej to okazji klub otrzymał wiele odznaczeń państwowych, ale tym razem zależało nam na tym, żeby przypomnieć wszystkim, że jesteśmy w dalszym ciągu mocno działającym klubem, który zrzesza około 150 członków i że należy się cieszyć tym, że właśnie jesteśmy w dalszym ciągu prężni i możemy się znowu spotkać przy następnej okrągłej rocznicy. A z jakiej to okazji w ogóle jest? No, chyba zapomniałeś. A, 30. 30. Ej, 30, bo człowiek nie może zapamiętać tego, przecież niedawno było 25, pamiętam jak dziś na scenie medal dla klubu odbierałem od konsula generalnego i 5 lat minęło. No patrz, czas nie. Tak szybko leci, a zobacz, dookoła panie się kompletnie nie zmieniają. Nie widzę, bo ciemno. No. Ci ludzie robią to wszystko po to, żeby nakarmić siebie i dać trochę innym poczucia bliskości z krajem, z jego kulturą. Więc to niezwykłe chyba. Poza tym potrafią się cudownie bawić sami z sobą, produkując na przykład niedawno odbyte pastorałki według tekstu Schillera. Pyszne zupełnie przedstawienie, wielkim nakładem środków, kosztów, czasu. I to miłe, że chce im się. Po tylu latach spędzonych na emigracji, a to właściwie nie emigracja, to już miejsce stałego pobytu w tej chwili. Proszę posłuchać. Historia klubu. Zebrała się raz grupa snobów i ze snobizmu racji powołała ku własnej uciesze Towarzystwo Wzajemnej Adoracji. To my. I pod płaszczykiem kultury, której brakuje nam czasem, spotykają się w klubie, by popić pan inżynier z panem mecenasem. Pracuję dla kompanii Boeing i moja część lata na Space Station, a to jest moja część elektroniki mojej, ale to nie zaspokaja. No w końcu człowiek przyjechał tutaj z Polski i potrzebuje jakichś kontaktów. I nie zawsze te kontakty można znaleźć powiedzmy w jakichś oficjalnych środkach przekazu. I ten klub stwarza tą możliwość przyniesienia tu z Polski ludzi, których pamiętamy, do których mam pewien sentyment. I tutaj dodatkowo ta możliwość, że z tymi ludźmi możemy być bardzo blisko. To nie jest, nawet
Nie sądzę, żeby w Polsce moglibyśmy z tymi ludźmi być na tym samym poziomie, powiedzmy, towarzyskim jak tutaj. W tej chwili można właściwie przyjechać z dnia na dzień na spotkanie klubowe. Kiedyś to było trudne i to, że pierwsi założyciele założyli taki klub, oddając po pierwsze cześć artystce, a po drugie jak gdyby pod auspicjami jej spotykając się wśród Polaków. Tutaj to jest chyba ważne, że jednak Polacy potrafią się na obczyźnie zorganizować i tworzyć miejsca, gdzie wymieniać różnice poglądów, zdań, pomagać sobie nawzajem, przyjaźnić się, bawić. Są ludzie, którzy właściwie są reprezentacją naszą tutaj i którzy pewnie na co dzień może nie są ze sobą tak blisko. Oni żyją w tej Ameryce, oni dorównują tej Ameryce, oni są partnerami w swoich przedsięwzięciach. I można powiedzieć, że to spotkanie było dla mnie wyjątkowe. Piękni ludzie, eleganccy, o wspaniałych manierach. Wszystko miało to taki urok i nawet ta i taniec, i zabawa, wszystko w takiej, można powiedzieć, zatrzymanej w kadrze rzeczywistości. Byłem prezesem w okresie od 83 roku, a więc w specyficznym czasie, zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, wtedy, kiedy napłynęła tutaj fala emigrantów politycznych. Ci ludzie wyrwani bardzo ze swojego życia w Polsce, bardzo często ciekawego życia, w którym był czas na kulturę, na spotkania towarzyskie, to tutaj się znaleźli na samym dole drabiny społecznej. Dla tych ludzi było niesłychanie ważne, chociażby żeby się spotkać, żeby mieć okazję do tego, żeby po prostu zaistnieć jakoś w tym w kulturalnym świecie, a nie żyć tylko tą prozą, bardzo często smutną. Kiedy przyjechałam do Kalifornii w 1967 roku, przeważali ołatu Polonia, tak zwana powojenna. Było nas tu bardzo mało młodych wtedy ludzi, którzy przyjechali do Stanów już po studiach. I tu był pan Leonidas Dudarew-Osetyński, aktor, artysta, malarz, poeta. I on chciał nas jakoś zainteresować w ogóle życiem jakimś kulturalnym i stworzyć nam warunki jakieś takie, żebyśmy się mogli spotykać, wymieniać jakieś swoje tutaj doświadczenia z tej nowej emigracji. I zapraszał sam nam, opowiadał różne historie, miał bardzo bujne życie, a oprócz tego miał bardzo wielu znajomych ze świata kulturalnego, między innymi pamiętam pan Leszek Kołakowski, profesor Kołakowski, który gdzieś bawił w Stanach, już nie pamiętam gdzie, znalazł się również w Kalifornii. Mieliśmy z nim spotkanie i to tak właśnie się zaczęło. Żartobliwie powiedzieliśmy, że zebrała się garstka snobów i dla snobizmu racji założyła ten klub dla wzajemnej adoracji. A tak naprawdę to trzeba przyjrzeć się, co było w tamtych latach. To był PRL. Większość z nas nie mogła się podróżować do Polski. Nie mieliśmy wiz, nie mieliśmy paszportów polskich. A potrzeba było kawałka, że tak powiem, tej przeszłości, tej więzi, którą mamy. Polski Kościół nie zapewniał tego, w tym sensie, że myśmy byli młodym pokoleniem, które się tu pojawiło i chcieliśmy tej kultury, którą niedawno mieliśmy w Polsce. No i jak nie było, to trzeba było zrobić samemu. Grupa, która stanowi trzon klubu, to są ludzie prawie wyłącznie wykształceni w Polsce, z językiem mówionym w domu polskim, a jednocześnie generalnie bardzo dobrze funkcjonujący w Ameryce.
to nie są ludzie zazwyczaj, którzy przyjechali świeżo z Polski. Bo pierwsze lata trzeba poświęcić ekonomicznej stronie, nauczenia się tego kraju, kultury, języka, budowanie kariery. A po pewnym czasie wracają te inne potrzeby. Kontaktu z kulturą polską, otarcia się o artystów z Polski, dyskusja nad książką z Polski. No i oczywiście szczególnie przedtem, przed okrągłym stołem, no to, to była ogromna giełda polityczna, wymiana myśli. Także po 89 tego napięcia nie było. W związku z tym trzeba było zacząć myśleć o czymś innym. No i klub w tym właśnie okresie za mojej kadencji przeniósł się do domów prywatnych. To dodało taki dodatkowy, po angielsku, przepraszam, to się mówi spice, taki po polsku pieprzyk, ale to niedobrze chyba, brakuje mi tego słowa. Bo jednak ludzie czują się inaczej w domach prywatnych. Czują się trochę dowartościowani, czują się prywatnie wręcz. I to chyba też jakoś połączyło się z tym, że taka była potrzeba w danym momencie. Klub jest klubem elitarnym, ale to nie jest poprzez jakieś zakazy, nakazy, tylko naturalną koleją rzeczy. Wydaje mi się, że kultura jest elitarna. I to właśnie nas łączyło i doprowadziło do tego, jak jest. Chciałbym tutaj jeszcze dodać, że wtedy, kiedy ja byłem prezesem w tym okresie i biorąc pod uwagę sytuację tych nowo przyjezdnych emigrantów z Polski, składka w klubie wynosiła 15 zł. Dolarów oczywiście, przepraszam. I to w tej chwili wydaje się śmieszne, bo jak wiemy, w tej sytuacja materialna wszystkich członków klubu niesłychanie wzrosła i oczywiście wzrosły niesłychanie też składki. I teraz jeżeli Państwo by zobaczyli tych ludzi, członków klubu w 83-84 roku i tak jak może widzieliście Państwo na balu wczoraj, to różnica była olbrzymia, ponieważ między innymi walczyliśmy o to, żeby nie przychodzić w dżinsach, ale niektórzy nie mieli innych ubrań. A w tej chwili tak to się wszystko zmieniło i bardzo szczęśliwie i to jest też powód do dumy. Cztery lata temu, kiedy zaczęliśmy mieć ambicje stworzenia przy klubie teatrzyku dyletantów. A klub umożliwił mi, wszyscy moi przyjaciele, którzy tam są, umożliwili mi to, że jakieś moje zboczenia teatralne mogłam zrealizować, przynajmniej w pewnym sensie. Stworzyliśmy najpierw taki jeden bardziej kabaretowy spektakl, a ostatnio dzięki uprzejmości zresztą Jana Englerta, który przesłał nam Leona Schillera Pastorałkę, też przez znajome osoby, zrobiliśmy adaptację i wystawiliśmy tam Pastorałkę miesiąc temu. Wielki, dobry i szczęśliwy.
Dawno na ciebie ja tu czekał, Pytaszka! Chodź teraz na kwaterę do mego wujaszka! Pójdź, pójdź do mojej szkoły, dam ci stągie znały! Królu Herodzie, za swe zbytki, chodź do piekła, boś ty brzydki! Na początku wszyscy się bardzo obawiali moich zwariowanych pomysłów. Natomiast teraz mam grupę zapaleńców, którzy takiego bakcyla teatralnego dostali, że dopiero co się poświęcali i praktycznie biorąc co tydzień spotykali się w dzień pracy, bo w czwartek po pracy i do godziny 10-11 wieczorem próbowali. Dopiero co skończyli i znowu coś chcą. Biedacy ćwiczyli prawie pół roku, co niedziela spotkania, więc poświęcenie jest zupełnie... tego swojego wypoczynku, bo przecież niedziela przeznaczona jest na odpoczynek, a myśmy co niedziela przez 3 miesiące spotykali się, żeby przygotować ten spektakl. Jak doszło do spektaklu, wszyscy dostali tak straszną tremę, że to na scenie, że to dekoracje, że to publiczność, że światła, że wszyscy już wiedzą o tym, że tyle osób przyjdzie, że szybciusieńko musiałam ogłosić wszystkim, że to jest naprawdę teatrzyk złożony tylko z amatorów, że to są panowie inżynierowie, którzy występują ze skrzydełkami na scenie, że Herodia, która płacze na scenie, to jest wielki pan inżynier z Boeinga, z wielkiej firmy i dzięki temu jakoś pół żartem, pół serio udało się przebnąć przez to przedstawienie, które w ogóle wypadło rewelacyjnie. To diable przyniesie arendarza. Miłe się, bezpolituj, moje straty nie żałuj, a ja sobie właśnie... Prezesem klubu naszego już jestem od 4 lat i ciągle im powtarzam, że ja zupełnie nie mogę zrozumieć, na jakiej zasadzie my wszyscy tak wspaniale działamy już przecież 30 lat i klub się ciągle rozwija, no nie bardzo może się rozwijać pod względem ilości uczestników, ale jeśli chodzi o tematy, kontakty z polską kulturą, z artystami, profesorami, politykami, którzy od czasu do czasu też w nasze strony przyjeżdżają. Ja byłam zawsze entuzjastka i lubiłam pracę na różnych organizacjach, chociaż nie należałam do organizacji, ale zawsze gdzieś tam, komuś gdzieś tam pomagałam, gdzieś się włączałam. Natomiast mój mąż, który jest bardzo prywatną osobą i bardzo sceptycznie zawsze dzieli swój czas na więcej niż swoje obowiązki domowe i służbowe, zaraził się moim entuzjazmem i teraz przez ostatnie parę lat bardzo entuzjastycznie mi zawsze w moich szalonych, dużych projektach pomaga, ujmując tym wszystkich naszych przyjaciół, którzy znają mojego męża, prywatność. Każdy musi dać klubowi troszeczkę więcej, jakąś cząstkę swojej wygody na to, żebyśmy się wszyscy dobrze jakoś bawili również i mieli przyjemność z tych spotkań, które organizujemy. Wiem, że wiele ludzi musi często podróżować
godzinę lub dwie, żeby dojechać na spotkanie klubowe, bo Los Angeles to nie może się kojarzyć w ogóle z żadnym miastem. To jest zlepek paru miast, to są ogromne przestrzenie. Specyfika Los Angeles chyba polega na jego wielkości geograficznej, a specyficznie w odniesieniu do Polonii, że Polonia jest tutaj rozrzucona. Nie ma miejsca, gdzie Polacy mieszkają w jakiejś dzielnicy. Jeśli chodzi o to, jak traktuje Los Angeles, jak się Polacy znajdują w Los Angeles, to tak jak powiedziałem, różni Polacy różnie sobie radzą. Finansowo zawsze będzie ta grupa profesjonalnych ludzi, którzy się ustawili tutaj dosyć solidnie. I ci, to jest też klub, to jest nasz klub zdecydowanie. W większości to są ludzie, którzy właśnie mają ten sukces ekonomiczny. No inni ludzie może mają więcej kłopotów ze względu na te ogromne odległości. No tutaj na przykład samochód jest absolutnie potrzebny. Nie można nic zrobić bez samochodu. A jeśli chodzi o aspekt kultury w Los Angeles, to ja bym to podsumował chyba tak, że w Los Angeles wszystko jest, tylko nie ma atmosfery. To znaczy tutaj przyjeżdżają świetne teatry z całego świata. Przyjeżdża Balshoi, przyjeżdża American Ballet Theatre, przyjeżdżają artyści. Tylko to są wysepki. Przyjedzie jakiś zespół, zagra raz czy dwa i wyjedzie. Potem znowu następny. W Europie jest atmosfera wokół tego. Ja pamiętam, jak ja pracowałem jeszcze dla firmy, to byłem po jakimś nadzwyczajnym przeżyciu i nie mogłem się z nikim podzielić, bo to nie jest popularne, o tym się nie pisze. To jest Ameryka jednak. Także można tu wszystko znaleźć, ale rozrzucone indywidualnie, a nie jako całość, tak jak to pewno jest w Paryżu, w Londynie i w Warszawie przecież. Welcome to Beverly Hills, you have arrived. My name's Greg Donovan, the official ambassador for the city of Beverly Hills, a greeting in over 100 languages. Stolats! And here we have beautiful Rodale Drive, and over here, the Regent Beverly Wilshire. Fascynująca jest sceneria. Zawsze wydawało mi się, że życie w Los Angeles jest w dużym stopniu, na nie w dużym stopniu wpływa to, że jesteśmy umiejscowieni w tak dramatycznej scenerii. Człowiek wychodzi rano z domu i jedzie do pracy. I jak wjedzie na freeway i się rozejrzy i ma niesamowity tło tych gór, które są w zimie ośnieżone, potrafią być jesienią dymiące od palących się pożarów. Przejedzie kilka mil i wjeżdża na fantastyczną panoramę oceanu z palmami. I te kontrasty i ta dramatyka tego tła, to już to jakoś to życie ubarwia nam. To jest olbrzymie miasto, to jest kolos, który przytłacza. A ciężko nam jest też, bo jesteśmy rozrzuceni bardzo i daleko mieszkamy. I żeby zejść i zorganizować, podtrzymać taką organizację jak klub, czy taką jak teatr, jest bardzo ciężko, bo ludzie, żeby się spotkać, jadą czasami godzinę, półtorej w jedną stronę. Jak jedziemy na spotkanie klubu, to mówimy, że jedziemy do Łodzi i z powrotem.